ulica Romantyczna na warszawskiej Pradze Południe. To na tym korcie została znaleziona martwa trenerka tenisa Magdalena Dawidczyńska. Od 1995 roku ta sprawa jest wciąż nierozwiązana. Tego wieczoru nie przyszła do domu, ale nie było jeszcze kontaktów telefonicznych, takich komórkowych, więc mąż pojechał i tam ją znalazł. Jak zobaczyłem, że jest samochód, jest i drzwi były otwarte też do hali, no to się zaniepokoiłem i wezwałem policję. Kiedy przyjechała policja po dokładnym spenetrowaniu terenu, okazało się, że zwłoki kobiety leżą za drzewem, przykryte liśćmi. Po przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła miała kilkadziesiąt nawet ran kłutych. Były to rany klatki piersiowej, pleców, kończyn górnych i dolnych, a także na ciele zmarłej stwierdzono rany postrzałowe. Portfel tylko leżał, był na przylepce, to nie mógł tak się sam otworzyć i był sprawdzany dowód. No i leżała skulona pod drzewem. Brane były pod uwagę różne motywy. Między innymi brany pod uwagę był motyw wyeliminowania tej kobiety jako świadka jakiegoś przestępstwa. Brany był pod uwagę motyw porachunków, jakichś rozliczeń finansowych. Wiadomo było, że kobieta miała długi, że zalegała między innymi z opłatami w ZUS-ie, ale też był brany pod uwagę motyw zazdrości. W jakim ona w środowisku się obracała? No mało miała znajomych. To muszę przyznać, że tak na taki wiek, tam 20 parę czy coś, to nie wyglądało, żeby gdzieś tam właśnie poszła, gdzieś tam na jakąś potańcówkę, jakieś coś tam. Nie, raczej taką osobą była. No tam ze dwie, trzy koleżanki były. Zmarła pozostawała w bardzo bliskich relacjach ze swoją koleżanką. Brano pod uwagę, że zabójcą mógł być bliski znajomy tej koleżanki. Brano też pod uwagę motyw zazdrości w kontekście zazdrości jakiegoś mężczyzny o zmarłą. Wykluczono te osoby z uwagi na to, że właśnie przebywały one w innych miejscach, miały alibi, ale też nie uzyskano bezpośredniego związku pomiędzy branym pod uwagę motywem a zbrodnią. Są jakieś przyczyny, tak? Pieniądze, miłość, kradzież, no takie wyliczali, no nic, narkotyki, no nie ma motywu. Może ktoś, bo czasami grali, no różni ludzie na kortach, może wypożycza halę, może ktoś grał, oni między sobą mieli jakieś porachunki, przyjechali. Przypomnijmy, Magda funkcjonowała w kilku różnych środowiskach, jak na przykład fanklub zespołu ABBA. Być może, że policjanci nie dotarli do wszystkich jej znajomych. Dlatego liczę na Państwa pomoc i pamięć. Może razem rozwiążemy tą tajemniczą sprawę.